Takie rodziny oni się ładnie. Strasburg to z agentą nie wchodzi? Fajnie. Tak, to są zwykłe i pomorskie. Jaki kogucik w nas. Tam jest kurki ładne, dobre, to jest ładne kurki. No nic, to duże, jestem gotowy. Dobra. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Ale ładnie. A te? Pawiki indyjskie. A tamte turkoty. A ile pawiki na tych pawiki? Co, indyjskie pawiki? 70 zł za parę. Durkoty 70, loczki 120. Miał pan na sobie? No. Co? Tak. Samczyk i samiczka. Chodź, idziemy po klatkę. Idziemy po klatkę. No dobra. Wiemy, kurde. Montuję. Jak to się montuje się, tak? A czekaj, to już wejdę tam do środka. Będziemy kupować gołąbki. Te. Tylko czekamy. Jeszcze trochę. Gołąbki tam w środku są. O, gołąbki. Pierwsze gołąbki zakupiliśmy tutaj w środku. Teraz jedziemy i lecimy po drugie. Jeszcze gołąbki. No, ładne. Czarne. No. Zawsze jak tak nie raz jadę przez kolegą, to zawsze pokazuję, mówię, że ładne gospodarstwo, mówię, fajny pan. Jakie ładne. Brałem od niego tutaj. Mam numer do pana, jakby tam pan chce jeszcze pożyczyć. Co jeszcze? Nie dużo, bo jest dużo nabory. Kurki to ładne. No, kurki. Zaraz już się zbieramy z targu. Jest tutaj gołąbki. Tutaj gołąbki. Jeszcze jedna parka. Zobaczy. Tutaj ładne garłacze. Piąty. Tutaj pocztowe albo albo jakieś tam jakieś inne gołębie. Tutaj będziemy kupić gołąbki. No patrz, kurwa, co nie idzie w ryzę. A to pan daje sobie tam poradę. A już się poradziło. No tak, ja też. I też jeszcze. Jest duży jest targ w Czewie. Gołębi. Zaraz będziemy się zbierać i pokażę wam zakupione gołębie. Ładne gołębie.
Tutaj się prezentują wszystkie gołębie, które zakupiliśmy. Będzie więcej odcinków z tymi gołębiami. Cześć. Dzisiejszy zakup z targu będziemy wpuszczać do gołębnika teraz. Teraz turkot, samiec, będziemy go wpuszczać. Pawika. Turkot, samiczka. Pawik, samiczka. Biały, pocztowy, samiczka. Pocztowy, biały, samiec. Wpuściliśmy teraz parę pawi i pocztowych białych. Tak wygląda w środku. No tam są gołąbki. Czy tutaj pawik? To na tyle z tego odcinka. Widzimy się w następnych. Cześć.